Uprawiał w lesie konopie. Rybniska policja zatrzymała 18-latka, który w lasku obok domu hodował krzaki konopi indyjskiej. Służ narkotyków sprzedawał nieletnim. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. To krzaki konopi indyjskiej, które zrekwirowali rybniccy policjanci w ostatnich dniach. Te dorodne rośliny znaleźli w lesie, w jednej z dzielnic miasta. Wyhodował je sobie 18-letni chłopak, a hodował je, jak się okazuje, z wielką pieczołowitością. Dbał oczywiście, to były roślinki posadzone w takich plastikowych wiadrach, codziennie doglądał, codziennie podlewał, natomiast oczywiście było to w pewnym stopniu jego źródło utrzymania. 18-latek uprawiał konopie w lasku niedaleko swojego domu, później zbierał je i suszył, relacjonuje rzeczniczka rybnickich policjantów Aleksandra Nowara. My ustaliliśmy, że ten mężczyzna zarówno uprawiał, jak i udzielał środków odurzających osobom małoletnim. Chłopak od dawna był na oku rybnickich stróżów prawa, którzy prowadzili śledztwo w sprawie handlu narkotykami wśród młodzieży. Został zatrzymany w swoim domu. 18-latkowi postawiono już zarzuty i zastosowano wobec niego dozór policyjny. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.